Witam Państwa bardzo serdecznie, Marcin Gmyz. Witam Państwa z miejsca szczególnego, mianowicie z Pałacu Obronnego w Piotrowicach Nyskich, a wszystko to za sprawą festiwalu Chopin en Vacances w krajobrazach, we dworach i krajobrazach Polski, festiwalu, który dzisiaj finiszuje. Zapraszam Państwa do koncertu finałowego tego festiwalu, który, nie waham się użyć tego sformułowania, jest wydarzeniem unikatowym na skalę światową. O tym wydarzeniu będziemy jeszcze sporo mówić. Tutaj tytułem wstępu powiem tylko na razie tyle, że dziś wystąpi w pięknych wnętrzach sali rycerskiej Pałacu Obronnego w Piotrowicach Nyskich dwoje znakomitych, młodych, już bardzo utytułowanych artystów. Najpierw Mateusz Dubiel, a później Jennifer Schroeder. Proszę Państwa, festiwal Chopin en Vacances odbywa się już po raz piąty. Powstał z inicjatywy Fundacji Ziemia Dobrzyńska, której przewodniczy pan Michał Korsak, który jest właśnie obok mnie. Panie Michale, witam pana bardzo serdecznie i oddaję panu głos, żeby nie zaburzać tradycji koncertów festiwalowych, które są opatrywane pańskimi barwnymi gawędami. Dziękuję za miłe słowa. Proszę państwa, jest faktycznie niezwykłą rzeczą, że od pomysłu minęło 5 lat. Fundacja Ziemia Dobrzyńska jest małą fundacją z wielkimi pomysłami. Zawsze uważamy, że śmiałym szczęście sprzyja i jakoś to wychodzi. 5 lat temu wpadliśmy na pomysł, że ponieważ osiedliśmy się na Ziemi Dobrzyńskiej, remontowaliśmy dwór. Ziemia Dobrzyńska okazała się przepiękną ziemią, którą z niezwykłą historią, a między innymi historią Fryderyka Chopina, który niedaleko jest szafarnia. Szafarnia nie jest na Mazowszu, jest na Ziemi Dobrzyńskiej. No i co? Nikt nie zna Ziemi Dobrzyńskiej, nawet tam ludzie, którzy mieszkają na tej ziemi. Chcieliśmy rozpropagować tą nazwę. Ziemia Dobrzyńska, Chopin, Ziemia Dobrzyńska. Przyjechali do nas na przykład młodzi pianiści i pochwalili się, że koncertowali właśnie we Wiedniu, bo tam grał Chopin. A ja tak przy obiedzie mówię, a widzieliście Ugoszcz? Nie, a tam grał Chopin. W Ugoszczu jest przepiękny pałac i faktycznie jest zapisane, że tam Fryderyk Chopin, będąc na Ziemi Dobrzyńskiej w szafarni u swojego przyjaciela na wakacjach, tam koncertował. Zresztą jest kilka miejscowości, których wiadomo, że w okolicy. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, nie jest to dziwne, że jeżeli przyjeżdża tak zdolny geniusz, pianista, to wszystkie dwory w okolicy zapraszają, żeby wysłuchać jego koncertu. Oczywiście zdajmy sobie sprawę, że fortepiany to były dość popularne we dworach, natomiast stroiciele byli mniej popularni, bo ich było mało, więc ci pianiści, którzy tam grali, to łącznie z Chopinem, no, myślę, że mieli sporo trudności. I tak zaczęliśmy tworzyć. Pierwszy rok to 4 koncerty. 4 koncerty na Ziemi Dobrzyńskiej stawiamy i to też w ewenement. Bierzemy, jak ja to mówię, fortepian pod pachę i jedziemy tam, stawiamy, gdzie chcemy. Czyli no z jednej strony miejsca nigdzie, z drugiej strony są to miejsca, które kiedyś były związane z kulturą. Czyli to jest ruina zamku, to jest ruina dworu, to jest dwór. A jak nie ma w ogóle pałacu czy dworu, stawiamy w parku podworskim. Zwracając tym miejscom godność miejsca kultury w przeszłości. I nagle okazuje się, że, no bo tak pytanie jest pierwsze, no po co takie rzeczy robić? I nagle okazuje się, że jednak przychodzą do nas ludzie. Powoli jest najpierw 150 osób, co uważamy za niezwykły sukces, w miejscu nigdzie, na wsi. Po 4 latach w miejscu, w parku w Skwilnie przychodzi ponad 400 osób. No i teraz nagle okazuje się, że przez te 5 lat otwierają się różne poziomy naszej działalności. Bo z jednej strony nasi pianiści, a są to najwyższej półki pianiści,
przyjeżdżają w miejsca i dają koncerty, ofiarowując swój talent, swoją misję, bo przecież są to jednak ludzie, którzy poświęcają całe swoje dzieciństwo i młodość, żeby grać codziennie, no albo prawie codziennie, po kilka godzin na fortepianie, bo jest to bardzo zazdrosny instrument, który nie odpuszcza zdrady. Trzeba grać. I ci ludzie, którzy przychodzą do nas, a czasami są to ludzie, którzy przychodzą i mówią, proszę pana, ja po raz pierwszy widzę w życiu fortepian. No bo gdzie on miał widzieć fortepian? I są zachwyceni, że przyjeżdżają pianiści, którzy przez swoją grę oczarowują ich. No i teraz druga odsłona. No bardzo dobrze, tworzymy nową publiczność. I to może nie jest dokładnie, nie chodzi o tą publiczność, która już teraz przychodzi. Ja bym chciał, żeby ci ludzie, jeżeli usłyszą, że gdzieś jest koncert fortepianowy, wzięli swoje dzieci, swoich wnuków i poszli na ten koncert. To tworzymy nową gromadę ludzi, którzy będą chodzili na występy naszych pianistów. Naszych pianistów też, bo oczywiście nazwiska się powtarzają, oni już rozpoznają. Mało tego, w tym roku mieliśmy w Międzyzdrojach, no, miejscowość Wczasowa. I na następnym koncercie w zamku Broniszów przychodzą ludzie i mówią, proszę pana, myśmy byli w Międzyzdrojach na wakacjach, żeśmy słuchali i dzisiaj patrzymy, koło nas tutaj w zamku Broniszów, koło Zielonej Góry jest też koncert, przyjechaliśmy. No więc to powolutku działa. Jeszcze następna odsłona naszych koncertów to w tym roku poprzez te nasze 16 koncertów w Polsce i 6 na Litwie mamy przegląd 40 chyba 8 naszych pianistów młodych. To jest niewiarygodna ilość. Przegląd młodych geniuszy, bo to nie czaruje, że tak powiem tutaj, nazywając ich geniuszami, bo naprawdę jest to najwyższy poziom światowy. Ludzie ci młodzi przyjeżdżają do nas też z różnych powodów. Przede wszystkim nie jest to konkurs. Oni się nie muszą ścigać. Oni nie muszą konkurować. Tu nie ma nagród. Oni przyjeżdżają prawie jak na wakacje. Jeden z pianistów powiedział, proszę pana, ja nie pamiętam, kiedy ja byłem na wsi. Dla nich to są te 3 dni, które zazwyczaj tu przybywają, to są wakacje. Z drugiej strony właśnie atmosfera salonu. Nawet jeżeli to jest w parku, to jest to atmosfera salonu towarzyskiego. Zupełnie inaczej niż na wszelkich konkursach. Także powolutku, chcę tutaj jeszcze dodać właśnie ten wyjazd na Litwę, gdzie naprawdę zrobiliśmy tam niesamowitą pracę, pokazując polskich pianistów już za granicą. Mamy oczywiście w planach jeszcze, bo już mamy zaproszenie na Ukrainę. Miejmy nadzieję, że się Białoruś otworzy, czyli dawne rzeczy, ziemie Rzeczpospolitej. Co będzie? Zobaczymy. Na razie i tak jesteśmy oszołomieni tym, co jest, czyli w takiej ilości, że prawdę mówiąc brakuje nam miejsca w wakacje. Jeśli mogę wejść w słowo, zaczęło się skromnie od ziemi dobrzyńskiej, ale wspomniał pan Międzyzdroje, Broniszów. Dzisiaj Piotrowice Nyskie, czyli ekspansja i oczywiście Litwa. Czy ekspansja na cały kraj już de facto następuje, dziś jest poniekąd przypieczętowana, bo jesteśmy właściwie prawie że przy granicy na kresach z zachodnich. Czechami. Tak. Na kresach zachodnich. I co dalej w takim razie? Bo jeszcze chcę wymienić Mazowsze. No bo ziemia dobrzyńska, Mazowsze, północne Mazowsze, Kujawy. Bardzo piękne koncerty. Właśnie Litwa, Międzyzdroje, Broniszów, czyli ziemia lubuska, teraz Piotrowice. Prawdę mówiąc, sława, jakby to nie nazwać, koncertu idzie towarzysko. Ludzie się do nas zgłaszają, ludzie, którzy byli na naszych koncertach, ludzie, którzy polecają swoim znajomym piękne miejsca. Mówią, słuchajcie, a przyjedziecie do nas?
słuchajcie, jeżeli tylko będzie taka wola, proszę bardzo. Właśnie tak się odbył koncert w Bogdanach Wielkich na Mazowszu, gdzie właśnie pocztą towarzyską pantoflową nawiązaliśmy kontakt z człowiekiem, który ma dwór w Bogdanach Wielkich, jego rodzinny dwór. I tam zrobiliśmy w tym roku u niego koncert. Niezwykłe miejsce, piękne, romantyczne. Miejsce, gdzie takie koncerty się nie odbywają. Każdy, kto będzie chciał. No, oczywiście jesteśmy związani czasem, gdzie mówię, chcemy już też przejść na wrzesień, a z drugiej strony oczywiście przez naszych ukochanych sponsorów, czyli ministerstwo czy Instytut Dziedzictwa Wsi, o których będę jeszcze wspominał, no bo to wszystko jest związane z pieniędzmi. No niestety, no, my jako Ziemia, Fundacja Ziemia Dobrzyńska przez większość roku pracujemy społecznie, no ale wszystkie jakieś takie rzeczy jak chociażby strojenie, jak noclegi dla pianistów, a szczególnie na przykład Litwa, no to wszystko się wiąże z jakimiś tam kosztami. Transporty fortepianu także. Transporty fortepianu, chociaż na przykład jeżeli chodzi o Ziemię Dobrzyńską stricte, bierzemy mały fortepian ze szkoły muzycznej z Rypina i ja sam osobiście go dźwigam z chłopakami i go przewozimy w miejsca różne, także i to jest gratisowo od szkoły. No więc staramy się to zrobić po kosztach tak zwanych, no ale nie wszystko da się tak to zrobić. Dzisiejszy koncert będzie miał miejsce na fortepianie, który jednak nie musiał być przewożony, bo jest tutejszy własnością właścicieli, którzy nas tutaj wspaniale ugościli, właścicieli Pałacu Obronnego w Piotrowicach, a chodzi o... Annę i Jima Partonów. Zapraszamy tutaj. Może właściciele tego pięknego zamku, pałacu obronnego, kilka słów o sobie i powitania. Okay. I'm going to speak English. Ja można po polsku, ale trochę po angielsku. I thank you so much for coming. Our first concert for 18 months and we're very happy to see you at Piotrowice Niskie. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To taki nasz pierwszy koncert po 18 miesiącach nieobecności i zapraszamy do słuchania również tego pięknego koncertu, który się odbędzie. And it's a great honor to be part of this series. It's wonderful. Thank you very much for including us. Także to jest dla nas wielki zaszczyt, że jesteśmy częścią tutaj tych koncertów wspaniałych. Dziękujemy bardzo. To są bardzo skromni ludzie, proszę Państwa, dlatego że, znaczy skromni ludzie w takim wielkim, pięknym pałacu. Ale to nie tylko jest splendor dla rejonu czy rodziny. To jest bardzo duży wysiłek, żeby przejąć ruinę zamku i wyremontować go. I nawet jeżeli mówimy o pieniądzach, które dostają, starając się u wszystkich świętych, żeby im dali, to jest to czas, nerwy i po prostu no, kawał życia, które trzeba poświęcić. Także dziękujemy bardzo za taką piękną opiekę, naprawdę, no bo jest to misja. Jest to misja. Dziękujemy. Chyba czas tak, zacząć już koncert. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, wszystko się opiera o uśmiechy ludzi, którzy mogą nam pomóc, ale to też fundacja działa zupełnie w inny sposób. To jest oczywiście inicjatywa zupełnie oddolna, i pieniądze, które do nas trafiają, to nie dlatego, że trafiają dlatego, że mają. Po prostu ludzie, którzy nam pomagają, podoba im się to, co robimy. I tylko dlatego, że przyjeżdżają do nas, obserwują nas, nagle okazuje się, że jest to coś unikatowego, jeżeli chodzi o świat, bo nikt nie wozi fortepianu, tylko raczej ludzi się wozi do fortepianu. To nikt nie ma takiego koncertu, festiwalu, który jest i w Polsce, i gdzieś jeszcze
za granicą. No więc im to się podoba, a ponieważ nie są to duże koszta, to nam dają. A nam się to bardzo podoba i rozwijamy festiwal i robimy. I zobaczymy, ile nam siły starczy, bo jest to, zaczyna być praca już całoroczna, bo dzisiaj kończymy już ostatnim koncertem. We wrześniu rozliczamy projekt, a w październiku musimy składać o następne prośby do Świętego Mikołaja o pieniądze. Także zaczyna być to praca całoroczna, a przecież jeszcze mamy pracę zawodową, jeszcze mamy rodziny. No zobaczymy. Ale specjalna wiadomość. Proszę Państwa, w tym roku dostaliśmy pieniądze od Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To jest w ogóle dla mnie wzruszające i niebywałe, że Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi dał pieniądze na festiwal we dworach i pałacach Polski. Bo wreszcie ktoś zauważył, że kultura dworu jest nierozerwalna z kulturą wsi. Że tego się nie da odciąć i powiedzieć, tu jest koło gospodyń wiejskich, a tu nie ma nic. To była społeczność, która razem działała, razem żyła. Bardzo często było to życie zarówno tych we dworze, jak i tych na wsi, całe związane z danym miejscem na ziemi. Niezwykle dziękujemy. Dostaliśmy, no jak dla nas, bardzo duże pieniądze. Dzięki temu mogliśmy, oczywiście jeszcze mieliśmy jakieś konsultacje, mieliśmy jakieś jeszcze wskazówki, bardzo cenne, bardzo często, żebyśmy może jeszcze to zrobili. Także dziękujemy bardzo za bardzo dużą pomoc. Festiwal Chopin en Vacances we dworach i krajobrazach Polski to są środki też ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka. Natomiast, żeby Państwu powiedzieć, że to nie jest tak łatwo, to Litwę mieliśmy od ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu, ale program Promocja Kultury Polskiej za granicą. Co to oznacza? Że fundacja musi dwa programy złożyć, granty i prosić i czekać. Partnerami oczywiście jest Jim Parton z małżonką Anną, właściciele pałacu w Piotrowicach Nyskich. Dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że wszyscy się zgadzają udostępnić własne domy, tak piękne chociażby dla publiczności. To też jest zasługa właścicieli. Patronaty honorowe. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pan Piotr Gliński. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Grzegorz Puda. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Witold Kołodziejski. Związek Szlachty Polskiej, co też jest jak gdyby też naturalną sprawą, że Związek Szlachty Polskiej takie rzeczy jak koncerty we dworach i pałacach i krajobrazach Polski nadaje patronat. Oraz Fundacja Polska Europa Polonia. Patronat medialny Polskie Radio Chopin, którego dzisiaj bardzo serdecznie witamy w pełnym, że tak powiem, zestawie, bo nawet mamy nie tylko transmisję, ale też transmisję telewizyjną. Dziękujemy, mamy nadzieję, że będziemy współpracować jeszcze w przyszłym roku i jeszcze za 10 lat też się będziemy spotykać. Mamy wielką nadzieję. Proszę Państwa, zaczynamy nasz koncert, zapraszając pierwszego naszego pianistę. Młody, energiczny, zdolny, wybitny Mateusz Dubiel. Zapraszam. Prawda? Młody. Wszystko się zgadza. Łącznie z tym, że jest świetny. Proszę Państwa, nazwa Chopin en Vacances by sugerowała, że mamy do czynienia z muzyką tylko Chopina. Otóż w naszym
Coś, pomoc? Nie, ale dywan był przesunięty. Mamy mały problem techniczny, ale zaraz go rozwiążemy. Czy możemy prosić kogoś, żeby przestawił dywan? A ja tu będę dalej sobie perorował. O, może teraz lepiej będzie. Tak, wszystko w porządku. Natomiast w naszym festiwalu przedstawiamy całe spektrum muzyki z całym zadowoleniem, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, dobrze jest usłyszeć kompozytorów przed Chopina i kompozytorów po Chopinie. Widać, jak ta muzyka się rozwijała, jak się zmieniała. Zresztą ja tutaj też opowiadam o tych kompozytorach i o niektórych utworach. I to daje taką całą właśnie kompozycję muzyki światowej. Zaczynamy od Brahmsa. No, jedni go lubili, drudzy go nie lubili. Dzisiaj jest jednym z filarów muzyki światowej, ale Brahms urodził się za późno. Brahms urodził się w 1833 roku, ale komponował, jakby się urodził 100 lat wcześniej. On był tradycjonalistą, uważał, że się muzyka nie powinna rozwijać. To, co zostało skomponowane 100 lat wcześniej, no może nie 100 lat, no 70, 50, to jest doskonałość absolutna. I tak to właśnie powinno się słuchać Brahmsa. No nie wszyscy właśnie, mówię, go lubili za to. Nazywali go czasami drewnianym Johannem, bo nie rozwijał muzyki. Ale robił to, co robił, robił genialnie. Mamy przyjemność posłuchania Rapsodii Hamol, opus 79. Rapsodia też jest takim specyficznym gatunkiem, bo to jest to muzyka, która jest oparta o muzykę ludową. Tu takie powiązanie między innymi tego wyższego jak gdyby stanu dworskiego i pałacowego, a muzyki ludowej. Bardzo często jest tak, że tak jak Chopin chociażby, zagarniali muzykę ludową do swoich potrzeb, tworzyli troszeczkę inną, ale bez tej muzyki ludowej wiele utworów by nie powstało. I to jest właśnie Rapsodia. Co prawda, Rapsodia też jest hasłem, które nam się bardziej kojarzy z Listem, no bo Liszt utworzył 19 rapsodii węgierskich, ale takie utwory też tworzyli oczywiście Rachmaninow, Debussy, Karłowicz. Więc dzisiaj posłuchamy, jak tą rapsodię stworzył Brahms. Zapraszam do wysłuchania. Rapsodia Hamol, opus 79. Thank you.
Wysłuchaliśmy rapsodii Hamol Johannesa Brahmsa w wykonaniu Mateusza Dubiela. Ja tylko tutaj przypomnę, że Mateusz Dubiel występuje na festiwalu Chopin en Vacances przynajmniej po raz drugi i po raz drugi jest także na antenie Polskiego Radia Chopin, ponieważ debiutował na naszej antenie w czerwcu tego roku podczas festiwalu w Antoninie. Także dziękujemy panie Mateuszu. Ja jeszcze tylko jedną rzecz swoim tutaj muzykologicznym uchem dopowiem, że ta rapsodia jest w Hamol tak samo jak Scherzo Hamol Fryderyka Chopina. I proszę zwrócić uwagę, że w środku mieliśmy takie dzwoneczki. Nie byłoby tych dzwoneczków Brahmsa, gdyby nie te dzwoneczki na lulejże Jezuniu Fryderyka Chopina. Panie Michale, oddaję panu głos, chociaż jeszcze tutaj mamy drobny problem techniczny. Przesunięcia. Kwestia tak układu. A wszystko dzięki mojej, że tak powiem, wejściu i przesunięciu dywanu. Proszę państwa, mamy teraz utwór Fryderyka Chopina. Jest to niezwykły utwór z jednego punktu, ale o którym wspomnę później. Otóż jest to Barcarola, Fis-dur, opus 60. Bardzo późny utwór Chopina. A Barcarola jest muzyką gondolierów z Wenecji. Więc oni po prostu sobie płyną, śpiewają, słyszymy szum wody, plusk wiosła i takiego barcarola, że tej typu muzyki próbowali różni ludzie, ale Chopin jest bezkonkurencyjny. Mało tego, ten utwór się samemu Chopinowi podobał i on często grywał na salonach barcarola, swoją właśnie barcarolę, ale co jest właśnie niezwykłe? Chopin nigdy nie był w Wenecji. I to jest Mistrzostwo Świata. I to jest Mistrzostwo Świata po prostu, które po raz kolejny Chopin udowadnia, że jest geniuszem ze wszechmiar. Zapraszam do wysłuchania niezwykłej, pięknej kompozycji Barcarola, Fis-dur, opus 60. Thank you.
Brawa. Mateusz Dubiel, Pałac Obronny w Piotrowicach Myskich, finał festiwalu Mateusz Dubiel. Chopin en vacances. I Fryderyk Chopin oczywiście. I Wenecja. Proszę Państwa, fortepian jest dość nowym instrumentem. To nie jest bębenek, który był od zawsze. To nie jest trąbka, która była od zawsze. To jest instrument, który został zamówiony przez muzyków. W pewnym momencie muzycy stwierdzili, że wszystkie instrumenty, które mają do dyspozycji, nie wystarczają im do wypowiedzenia się pełnego i opowiedzenia ludziom tego, co chcą im przekazać. A przekazują nam przecież niezwykłe rzeczy, wzruszenia, przekazują nam grozę, przekazują no, to, co chcą, ponieważ Pan Bóg im dał tą niezwykłą umiejętność, żeby pisać muzykę i wpływać na nasze odczucia. No więc zamówili taki instrument. Faktycznie jest to niezwykła możliwość od bardzo takich no, potężnych tonów do cienkich. Można majstrować dotykiem, gdzie właśnie Chopin był mistrzem, któremu Liszt zazdrościł, że dotyka tak lekko klawiszy, że ten dźwięk jest prawie niesłyszalny, a jednak jest. I dlatego Chopin grał nie na salach koncertowych, tylko w salonach, gdzie ludzie mieszkali, tak jak tutaj właśnie w salonie w Piotrowicach Nyskich, gdzie ludzie siedzieli naokoło i słyszeli jego każdą nutę. No i teraz właśnie tak jak mieliśmy przed chwileczką Bar Carola z tą muzyką, gdzie ta łódź płynie i słyszymy ten plusk wody, to jest właśnie ten przekaz. A tu mamy teraz utwór Maurycego Ravela, Żydo. Niektórzy mówią, że to są igraszki wodne. Niektórzy mówią, że to po prostu Ravel siedział przy fontannie w Paryżu gdzieś, a może w Madrycie i słuchał szumu wody. Ta fontanna, oczywiście kilkustopniowa, daje takie poczucie no, z jednej strony spokoju, z drugiej strony ta woda pluszcze, jakiś strumyk szemrze, gdzieś tam coś kapie. I to daje kompozycję niezwykłą do stworzenia kompozycji Żydę. No cóż, gdzieś nam uciekł Mateusz. W każdym razie oczywiście to są kompozycje, do których uciekają się mnóstwa różnych kompozytorów. To mamy na przykład obrazki z wystawy, gdzie każdy jakiś skrawek kompozycji to jest opis obrazu, bardzo konkretnego obrazu. To jest obraz bydło, który brzmi zupełnie inaczej niż obrazek taniec kurczaków w skorupkach. Ale trzeba wiedzieć kogo po prostu, co słuchamy. Dzisiaj usłyszymy Maurycego Ravela, którego oczywiście znamy z przepięknego Borela, a natomiast Żydę dzisiaj na naszym koncercie zabrzmi. Mateusz Dubiel. Thank you.
Mateusz Dubiel i Graszki Wodne Maurycego Ravela. Mistrzostwo świata. Znów dużo wody. Mistrzostwo świata, naprawdę. Tą wodę słychać po prostu, aż niewiarygodne. Proszę Państwa, mamy teraz, no oprócz Chopina, mojego ulubieńca, ale zanim o nim opowiem, bo będziemy mieli dwa preludia i jeszcze później sonatę, fantazję, ale chciałbym powiedzieć teraz o Aleksandrze Skriabinie jako o człowieku, który urodził się troszeczkę później niż Chopin, ale był bardzo długi czas pod jego wpływem. Tworzy przepiękną muzykę, a usłyszymy dwa preludia. Preludium B-moll op. 37 numer 1 i S-moll op. 11 numer 14. A tutaj w tym momencie powiem o preludiach. Dlatego, że preludium to jest utwór, który powinien być przed większą całością. I tak zazwyczaj jest. Ale to dzięki właśnie Chopinowi preludium stało się zupełnie oddzielną formą muzyki. To Chopin stworzył oddzielny ten gatunek. Bardzo często nie mamy przekazu, nie daje nam się informacji, że oprócz tego, że Chopin był świetnym kompozytorem, że był świetnym pianistą, zmienił muzykę na świecie. I w wielu punktach faktycznie później naśladowany jest no, człowiekiem, który zmienił właśnie całą muzykę w wielu punktach. Preludium, etiuda, scherzo, no po prostu inaczej to zaczyna wszystko brzmieć. A Aleksander Skriabin jest świetnym naśladowcą. Zresztą piękną muzykę tworzy. Preludium B-moll op. 37 numer 1 i S-moll op. 11 numer 14 usłyszymy bez przerwy, ponieważ są to krótkie bardzo utwory i powiedzmy sobie szczerze, że S-moll jest wyjątkowo krótki, bo około minuty, ale to są właśnie bardzo krótkie formy. Przepiękne, krótkie formy, które Chopin postanowił oddzielić od reszty. Zapraszam do wysłuchania.
Mateusz Dubiel i dwa preludia Aleksandra Skriewina w tonacjach bemol i esmol. Ja tylko tutaj może powiem... André Gide, wielki francuski pisarz, zastanawiał się, dokąd prowadzą preludia Chopina i sobie odpowiedział, może do wieczności. Czy preludia Skriewina prowadzą do wieczności? Odpowiedzcie państwo sobie sami. No właśnie, no właśnie, Skriabin. Skriabin, kolega Rachmaninowa, co powinno już być rekomendacją, ale nie do końca. Piękną muzykę tworzył i nagle spotkał Fryderyka Nietzsche, który wpłynął na niego tak niesamowicie, że człowiek zmienił w ogóle swoje zapatrywanie na świat. Stwierdził, że jego muzyka zmieni ludzkość. Stworzył jak gdyby kościół zupełnie mistyczny, który miał ponieść ludzkość ponad jego wymiar. No tak, tak mu już, że tak powiem, pod sufitem troszeczkę inaczej zaczęło działać, że spróbował chodzić po wodzie. Ale mu nie wyszło. No ale mówię o człowieku, który po prostu na takim poziomie zaczął już myśleć. Natomiast no, nie dziwota, bo przecież słyszeliście, jak niesamowitą muzykę tworzył. Nie dziwota, że w 909 roku powstało w Moskwie kółko skriabinistów, bo byli tak zachwyceni jego muzyką, że postanowili działać na rozpropagowanie jego muzyki na świecie. Mamy do wysłuchania sonatę Fantazji Gismol, opus 19 Skriabina. No nie, to chyba już wystarczy za rekomendację naprawdę niezwykłego człowieka, chociaż trzeba przyznać, no fantastę. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
Mateusz Dubiel i druga sonata Fantazja Gismol Aleksandra Skrybina. Mateusz Dubiel. Może kobietom nie wypada, ale wypomnijmy Mateuszowi. Ma 17 lat. Mateuszu, Mateuszu, ty skończyłeś 17 lat? Skończył już. No tak, stary koń, proszę Państwa. Proszę Państwa, takich młodych właśnie pianistów, genialnych mamy. Warto ich promować, warto ich pokazywać. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Chopin są zadowoleni z tego, co tutaj nam Mateusz zaprezentował.
No jest to niezwykły człowiek. Zresztą jego aura jest niezwykła, bo to jest taki radosne granie. Widać, że ta muzyka jest u niego, łącznie z tym fortepianem, razem gra. Niezwykły, piękny, młody człowiek. Szanowni Państwo, proponuję teraz 10 minut przerwy, bo zmiana jest pianisty. Wystąpi pianista z dłuższymi włosami. Również jak... Znaczy inaczej. Proszę Państwa, kobiety grają po damsku. Więc no nie, no to jest takie odkrycie, bo utwory mogą być te same, a one grają to inaczej. One grają tak właśnie lżej, inaczej akcentują muzykę. Co prawda nam się utwory nie będą dublować, ale to będzie zupełnie inna część koncertu. Za 10 minut zapraszam. Proszę, tutaj jakiś poczęstunek mamy. Rozprostować nogi i 40 minut następne do posłuchania. Dziękuję bardzo. Natomiast my pozostajemy na antenie. Zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy, którą w tym momencie przeprowadzę z panem Michałem Korsakiem, ale także jego znakomitą małżonką, panią Beatą Kazimierską Korsak. Państwo oboje jesteście odpowiedzialni za to, co się dzieje tutaj w Pałacu Obronnym w Piotrowicach Nyskich, ale także co się dzieje na Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawskiej, w Międzyzdrojach, na Litwie, Ziemi Łęczyckiej, na Mazowszu, Ziemi Lubuskiej. Chyba wszystkie regiony w tym momencie. Małopolska jeszcze. Proszę powiedzieć, kiedy i jak Państwo wpadliście na ideę takiego festiwalu? Bo w momencie, kiedy Państwo osiedliście w Balinie, w pięknym dworze z fortepianem, no to właściwie cóż, można było po prostu zapraszać młodych pianistów, młodych i doświadczonych do swojego dworu, słuchać tam muzyki. Byłoby to na pewno wygodniejsze niż podróżować z fortepianem po całej Polsce i poza granicami, po to, żeby słuchać właśnie tej samej muzyki. No i tak, i nie, dlatego że nasze podróże z fortepianem to jest działanie na wielu płaszczyznach. To jest działanie, które porusza, ożywia różne aspekty naszego poczucia piękna, potrzeby działania społecznego, odbioru muzyki, dzielenia się tym, co dla nas piękne, co uważamy za piękne, wartościowe i wyjątkowe. Generalnie rzecz biorąc, ten festiwal Chopin Vacances, który rodzi się cały czas, w każdy sezon, to są nowe narodziny tego festiwalu, bo my słuchamy naszych widzów, naszą publiczność, słuchamy naszych młodych pianistów. Z wielką sympatią i oddaniem obserwujemy ich rozwój. Nas to intryguje, jest to ogromna przygoda. Poza tym sama muzyka to nie wszystko, bo jeżeli człowiek ma artystyczną duszę i potrzebę piękna w sobie, to się nie ogranicza tylko do jednego rodzaju sztuki, do jednej dziedziny. To jest taka spontaniczna działalność umysłu w różnych kierunkach biegnąca. I rzeczywiście tak jest, ponieważ piękne obiekty architektury, w których koncertujemy, piękne historie, które wiążą się z tymi obiektami, ale też z pewną ideą dworu jako ośrodka kultury, jako centrum dowodzenia w majątku, jako bardzo znaczącego, istotnego elementu kształtowania polskiej historii i naszej tradycji. To wszystko razem daje taką bardzo bogatą przestrzeń, w której poruszamy się z naszym festiwalem i to się podoba. Podoba się nam, podoba się pianistom, a przecież to jest młodzież. Młodzież bardzo inteligentna, bardzo uzdolniona, więc oczekująca wrażeń, tak jak to w młodym wieku. Wrażenia muszą być naprawdę mocne. I wydaje się, że ta przygoda z Chopin Vacances wszystkim się nam bardzo podoba. I dlatego ona ma miejsce, dlatego się kontynuuje ten festiwal tak dynamicznie. Dla nas to też jest zaskoczenie, że aż tak dynamicznie, ale to jest wielkie szczęście. Robimy dalej.
Tak, przypomnę jeszcze Państwu, że festiwal ma jakby no taki ten główny trzon, czyli dwory i krajobrazy Polski, ale w tym roku także już, o czym mówił Pan Michał, wyjście poza granice Polski na Litwę, także mała odnóżka, można powiedzieć, w Międzyzdrojach, więc to się w sposób niezwykle dynamiczny wszystko rozwija, rozkwita, aż muszę powiedzieć, strach pomyśleć, co będzie za kolejnych 5 lat, bo jest to 5. edycja już tego festiwalu. Nie, nie wybiegajmy daleko, nie wybiegajmy. Lepiej nie myślmy za dużo, bo po prostu wiadomo, co będziemy robić za rok. Tak? Jeśli nadal ministrowie kultury i rolnictwa będą zainteresowani rozwojem naszego festiwalu i rozwojem muzyki na terenie Polski i dawnej Rzeczpospolitej, to z przyjemnością, jeśli zdrowie pozwoli, będziemy nadążać za potrzebami publiczności, bo to jest przecież festiwal publiczności. Publiczność też chce mieć coś do powiedzenia. Nie tylko wielki świat krytyki muzycznej, nie tylko wielkie festiwale, konkursy, ale sztuka fortepianu to jest sztuka w jakimś sensie społeczna. Musi być publiczność, która będzie bezpośrednio w salonie przy fortepianie współodczuwać z pianistą i być konsumentem, brzydkie słowo, być słuchaczem, być no, po prostu tą częścią jakby koncertu, której ofiarowana jest sztuka fortepianu. No, my tego chcemy, publiczność ma swój głos. To jest właśnie nasz festiwal Chopin aux Vacances. No właśnie, muszę powiedzieć, że tak podziwiam Państwa odwagę, bo festiwali chopinowskich w Polsce i zresztą za granicą również nie brakuje. Mamy najstarszy polski festiwal w Dusznikach. Wspaniały, rozwijający się. Mamy od 17 lat w Warszawie wielki, potężny festiwal, który jest obrośnięty płytami, książkami Chopin i jego Europa. Ośrodki chopinowskie w Antoninie, w Szafarni, w Sannikach też mają swoje festiwale, cykle koncertowe, rozmaite wydarzenia, a Państwo, będąc na ziemi dobrzyńskiej, która jest, mam wrażenie, jednak szczególnie istotna dla młodego Chopina, to było takie miejsce prawie że formujące, czy formacyjne dla niego, udział w szczęśliwe wakacje. Tak, w szczęśliwe wakacje, jakieś wesele, po prostu zasłuchiwanie się. Swoboda. Tak, w kapelach. Z daleka od domu. Tak, w jakichś śpiewaczkach wiejskich. To było ogromne przeżycie dla Fryderyka Chopina, którego nie można bagatelizować. To rzeczywiście go chyba uformowało i to sprawiło, że kiedy na większą część życia jednak wyjechał do Paryża, powiedzmy tak umownie, za granicę w każdym razie, to tej polskości nie zatracił, wręcz przeciwnie, ją jakoś bardzo... Hołubił sobie tak, ogromnie. Tak, pogłębiał. Do samego końca czuł się Polakiem, mimo że w tej chwili na przykład obserwujemy od wielu lat tak naprawdę próby zawłaszczania Chopina, na przykład przez Francuzów, czy przez część muzykologów, którzy piszą, że to polsko-francuski kompozytor. Ależ bardzo dobrze, niech piszą, niech zawłaszczają, a my słuchajmy, tylko pilnujmy, żeby ten Chopin brzmiał jak Chopin w naszych uszach. Brzmiał tak, jak pamiętamy z dzieciństwa, jak pamiętamy no, ze swojego dzieciństwa. I tutaj też jest bardzo ważna jakby ten element, który dodajemy do tej idei Chopin aux Vacances, że dla nas nie jest istotne, gdzie Chopin był i kto uważa, że jest bardziej jego. My nie jesteśmy zachłanni na Chopina w tym sensie. My się nim dzielimy jak najszerzej. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my po prostu widzieli w każdym z tych młodych pianistów Chopina na wakacjach, bo to jest właśnie taki transition, takie przeniesienie, takie przejście, może zbyt medytacyjnie to zabrzmiało, niemniej jednak taka jest idea. Spotykamy się czasem w gminach, w powiatach, gdzie koncertujemy festiwalowo, zadają nam pytanie, no ale skąd taki pomysł u was? No przecież tu nie było Chopina. No jak to nie było? Jest. Jest teraz, gra. I w tym duchu właśnie działamy. W tym duchu podoba nam się działać i podoba nam się słuchać muzyki Chopina. Może mamy jakieś takie zbyt ambitne, dlatego mocno ukryte myśli, że właściwie to chcielibyśmy reprezentować publiczność w Polsce,
ale to tylko przez chwilkę, bo mamy taką radość, że tą publicznością jesteśmy my, no, że ciągle nas to bawi ogromnie i tak będzie. Jeszcze raz gratuluję tej idei, bo ta idea jest rzeczywiście jakoś wyjątkowo bliska Chopinowi, jest świeża, a jednocześnie chopinowska, bo Chopin nie przepadał, właściwie wręcz nie znosił grać w wielkich salach, bo koncertowanie w wielkich salach za jego czasów zaczynało się rodzić. On te wielkie sale porzucił w pewnym momencie na rzecz salonów, które właśnie mamy tutaj. Chopin właściwie w Polsce, w Warszawie dał 2 koncerty w salach koncertowych tuż przed swoim wyjazdem, czy 3, natomiast cała reszta to były właśnie małe pomieszczenia, pałace, dwory, gdzie ta muzyka brzmiała bardzo dobrze, gdzie on czuł się najlepiej i gdzie no, publiczność festiwalu En Vacances, która powoli wraca do sali rycerskiej Pałacu Obronnego, też czuje się znakomicie. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję. Gratuluję pomysłu. No i mam nadzieję, że będziemy się widywać i słyszeć już na antenie Polskiego Radia Chopin od przyszłego roku jeszcze częściej i regularniej. Ja tylko przypomnę, że myślę, że część słuchaczy naszego radia, naszej anteny kojarzy już ten festiwal chociażby z tego, że na naszym Facebooku również przejmowaliśmy streamy z Państwa koncertów, więc można było je oglądać, ale wydarzenie antenowe mamy po raz pierwszy, więc bardzo tutaj dziękujemy za to, że Państwo się zgodziliście troszeczkę złamać konwencję swojego odwaga cyklu. Wspólna. Tak, wspólna. Wspólna odwaga. Dziękuję uprzejmie. Bardzo. I chciałbym w tym momencie już powoli zaprosić Państwa na drugą część naszego wieczoru, naszego salonu Chopin en Vacances. Tym razem pojawi się wybitna pianistka młodego pokolenia, pani Jennifer Schroeder. Jennifer Schroeder jest już absolwentką Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. A co nam zagra i jak jej recital skomentuje, to usłyszymy już bezpośrednio z ust gospodarza festiwalu, pana Michała Korsaka, któremu niniejszym oddaję głos. Szanowni Państwo, zapraszam. Zapraszam. Zaczynamy drugą część naszego koncertu. Czy już wszyscy? Przypominam tylko o wyłączeniu komórek, bo to czasami przeszkadza. Wszyscy myślą, że jak pójdziemy sobie gdzieś na koncert, to akurat znajomi nie zadzwonią. Nie zadzwonią.